Wracamy do tematu programu Top Model. Czy ty na co dzień, tak jak wokaliści mają taki rider swoich tam rzeczy, które potrzebują przed koncertem, czy ty masz takie rzeczy, które masz wpisane w umowę, czy po prostu po ludzku o nie prosisz, że to musi być na planie, żebyś ty czuła się fantastycznie? Wiesz co, nie, tylko myślę, znaczy tylko tak naprawdę włosy, make-up i to wszystko. Nie mam tak specyficznie, że robię jakieś... coś musi być. Nie, nie, woda mi wystarczy, kawka, tak nie mam. Właśnie śmieją się zawsze ze mnie, że jaka ty to gwiazda, nic tam nie potrzebuje, że jakbyś tylko wiedziała, jak niektóre gwiazdy co wymyślają, że specjalnie po drugiej stronie muszą Warszawy jechać, bo coś tam ktoś sobie wymyślił. Wiesz, dla mnie każdego czas jest cenny i mam szacunek do tego, kocham swoją pracę i wiesz, ja nie widzę siebie jako gwiazda, tylko widzę się jako osoba, co robi to, co zawsze marzyłam i kocham robić to, co robię, to ja też nie mam takiego ego, że ja muszę, żebym ja, bo ja myślę, że też ludzie, co tak sobie wymyślają, że mają duże ego, że muszą sami się poczuć lepiej i muszą coś wymyśleć, żeby ktoś coś zrobił, żeby pokazali, że tutaj jestem jest wyżej. Różnica. A ja właśnie, wiesz, ja z każdą osobą, czy to od make-upu, czy to pani sprzątaczka, czy to kucharz, czy to adwokat, wiesz, dla mnie człowiek jest człowiekiem. Jak jest fajny dla mnie, to jestem fajny dla tej osoby. A tak, żebym miała jakieś wymagania, to nie. To też super, bo to czuć po prostu w każdym kontakcie z tobą, że proszę państwa, to jest prawda, co ja się teraz powiedziała. Ale to jest jednak 11. edycja programu i każda była nagrywana w jakimś innym momencie twojego życia. Czy przy którejś już nie chciałaś przyjąć tej propozycji lub się wahałaś, bo po prostu z jakiegoś powodu czułaś, że wystarczy? Nie, wiesz co, bardzo mnie kręci ten program i właśnie jestem zekscytowana co sezon, że wiesz, że ludzie to kochają, że ludzie oglądają, że wiesz, tak naprawdę 12 swoich lat tak dałam do tego programu i naprawdę do uczestników i wiesz, najbardziej mnie to kręci właśnie, że widzę, jak oni sobie dają radę, że wie, że fajnie sobie dają radę, ci, co naprawdę chcą coś osiągnąć. I tutaj nawet nie chodzi tylko o modeling czy social media, że naprawdę sobie zmieniają życie na lepsze, czy obojętnie, nawet pójdą z powrotem do szkoły, ale już taką... Myślę, że ten program też przez to, ten taki, że to jest takie intensywne, tak. Że też im daje... Szkoła życia. Taka szkoła życia, że tam i też im taką daje taką pewność siebie. Biorą nasze słowa też często do serca i też są troszkę popularni, zależy jak daleko weszli w programie. I to jest fajne, że właśnie tak mogą sobie zmienić swoje życie, że to nie tylko chodzi właśnie, że dalej idą w tej branży, ale sobie... Tak na co dzień mogą, wiesz, zamiast siedzieć tam, gdzie, skąd są, na przykład z małego miasteczka, że zdecydują, że wyprowadzą się do Warszawy i idą na całego w jakiejś innej karierze i to też jest super.